Cześć, witam się z wami serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj idziemy na śniadanie do Hakana siostry. Vlog obok, tu jest nasz, tu jest siostry. Idziemy sobie na śniadanko. Tutaj Elif! Taki widok z balkonu od Hakana siostry. Ona ma fajnie, bo mieszka na trzecim piętrze, a teściowa na samym parterze. I tak można podziwiać widoki. Tamo? Pokażę wam jeszcze w łazience, jakie ma Hakana siostra piękne kafelki, zobaczcie. Naprawdę, po całości takie olbrzymie kafle, na podłodze tak samo, piękne. Tutaj możecie zobaczyć typowo tureckie śniadanie, są oliwki, są sery, są frytki, także naprawdę było bardzo, bardzo pysznie. A tutaj wam pokazuję typowo turecki salon. Tutaj w Karaman Maraş jest bardzo popularne, żeby mieć dwa salony. Jeden jest dla takich właśnie gości, a drugi jest taki do użytku codziennego i to jest właśnie dla gości. Naprawdę piękny, piękny salon, chociaż ja jak miała swoje mieszkanie, to bym nie potrzebowała mieć dwóch salonów, bo to jest naprawdę duży metraż, dużo sprzątania. Tutaj za chwilę przejdziemy właśnie takim holem, po prawej stronie jest typowo turecka toaleta, a tutaj jest właśnie drugi taki na co dzień salon, w którym się zazwyczaj przesiaduje i po lewej stronie balkon. Mam wam się z łazienki, bo mam trochę ciszy. Nie wyglądam, ale powiem tak, zawsze mam ten sam problem w Turcji, zawsze jestem chora. Albo wymiotuję, albo mam rozwolnienie i nie wstydzę się tego powiedzieć, bo tylko dwa razy w życiu nie byłam chora w Turcji. Raz jak karmiłam piersią Elif i drugi raz jak byłam w ciąży z Nisą, tylko wtedy nie miałam ani wymiotów, ani rozwolnienia, a tak zawsze i jestem chora. I zaraz Hakanie idzie mi po tabletki, bo po prostu się nie da, nie da. Jak nie wymioty się skończyły, tak mam rozwolnienie i to jest po prostu tak męczące, tak to wykańcza człowieka. Kiedyś pamiętam, miałam już 2 tygodnie rozwolnienia, gdzie myślałam, że po prostu padnę, uwierzcie mi, padnę. Dajcie mi znać dziewczyny, które są dłużej w Turcji, albo jeżdżą na wakacje i trzymają też takie marcie, albo turyści jacyś, czy coś, którzy podróżują, bo ja zawsze mam taki problem. Ja nie wiem, czy to od tej wody tutaj, czy inna flora bakteryjna, czy co, nie mam pojęcia, ale po prostu ja zawsze jestem wykończona i tylko apteka i leki, uwierzcie mi. Tutaj typowo turecka kawa i za chwilę już w domu ugotowany ryż, mięso z kurczaka, na to orzeszki, dżadżyk, różne sałatki, papryka. Tak tutaj się właśnie jemy, jemy na podłodze standardowo, jak to się robi w Turcji. Cały dzień nie wychodzenia z domu, a czy się byliśmy tylko u Hakana siostry. Hakan był auto myć. Idziemy kupić fyryk. A wiecie, co to jest fyryk? Nie wiecie. Fyryk to taka mokra tarana. Tarana to taki przysmak pochodzący z Karaman Maraş. To nie taka tarana, co się robi z niej zupę, tylko takie suszki, które się suszy na dachu, z jogurtu, różnych przypraw i tak dalej. To całkiem co innego niż taka tarana, którą używa się do zupy. I wieczorami strasznie wieje. Się życie zaczyna wieczorem, mówiłam wam, wszyscy w parkach siedzą, auto wyczyszczone. Dzisiaj było na myjni, bo zażygałam ostatnio. Dzisiaj mamy pełnię księżyca, czyli nie będzie większość osób mogła zasnąć zapewne. Tu jedziemy tyłem, bo wiadomo, tam nie ma wyjazdu z przodu, więc cofamy sobie tak tyłem. Jedziemy kupić fyryk. Jestem w niewyjściowych spodniach, takich domowych, ale też chciała powiedzieć, że to jest taka moda teraz i że mogę tak iść, więc idę. Że lubicie, jak wam pokazuję też życie wieczorem, mówicie, że miasto ładnie wygląda wieczorem, to z czystej szyby zapraszam do oglądania Karaman Maraş z perspektywy mojej. O, i ktoś dzwoni do nas, momencik. Z auta zawsze uważam, bo są bardzo wysokie progi. Kiedyś uderzyłam drzwiami i porysowałam całe drzwi. Więc idziemy kupić fyryk i pokażę wam, jak to wygląda. To jest takie, widzicie, już tutaj widać na takich matach. Ogólnie to się suszy gdzieś na dachach i tam gdzieś ciepło. I to jest taki mokra tarana, taki jakby mokry jogurt na niej. Także Hakan rozmawia z kolegą. Teraz wejdziemy do sklepu, a to jest taka fajna restauracja.
Zobaczymy w ogóle, co jest ciekawego tutaj. Tu są orzeszki różnego rodzaju. Tu są ubrania dla dzieci. Fajnie, bo wieczorem można się przejść. Nie widać tego tak dobrze, ale można się przejść i popatrzeć, co jest, bo nie jest tak gorąco. 30% przecen jest. Zobaczymy różnego rodzaju ubrania. Idziemy zobaczyć teraz tutaj. A tutaj w sklepie od wyboru do koloru, także możecie kupić naprawdę wszystko. Tutaj jest feryk z tarana. Zobaczcie, przysmak karamel marasz. Ja nie chcę tu powiedzieć za dużo chłopów, wszyscy gapią jak nagrywam. Kochani, jednak jedziemy do apteki, bo druga noc rzędu była straszna, pomimo tego, że wypiłam melasę z naru, czyli z granata, i było trochę lepiej, tak już później noc była znowu kijowa, więc jedziemy do apteki. Mam nadzieję, że ten vlog będzie wystarczający, bo teraz będę dla Was nagrywać nowego vloga z dwóch fajnych miejsc. Dobra, także obiecywałam Wam trochę starej dzielnicy, także jesteśmy na starej dzielnicy, przejazdem, bo jedziemy do apteki i trochę Wam tutaj ponagrywam. Ja ogólnie lubię tą starą dzielnicę, ona ma coś takiego w sobie, że przyciąga, pomimo tego, że mieszkają tutaj biedni ludzie, już teraz większość Syryjczycy, to ona dla mnie ma taki sentyment, nie wiem, bardzo, dla mnie jest bardzo taka, wiecie, historyczna, że tak powiem. Zresztą Hakan też tutaj kiedyś mieszkał i cała jego rodzina. Dopiero później się wszyscy zaczęli wyprowadzać. Teraz kto mieszka w blokach, to jest taki uważany za bardziej bogatszego. Zobaczcie, jakie te bloki są stare. Tutaj też. Jego babcia mieszka w fajnym takim domku z ogródkiem. Przejdźmy do apteki jeszcze, nie? A zresztą tutaj też widać tą starą dzielnicę. Tutaj są takie stare budynki, nie widzicie teraz? O, zobaczcie, jakie te są stare budynki. Idziemy do apteki. Zobaczcie, jakie stare. Tutaj. I tak ludzie sobie mieszkają. Tutaj są takie stare budynki. O, zobaczcie, tu też będziemy przejeżdżać. Trzeba w głąb wjechać, tam też fajnie. Takie są uliczki, pokazywałam Wam w zeszłym roku, jak to tam wygląda. Jedziemy chyba teraz gdzie? Na prawo, w dół. Także za chwilę Wam pokażę. Na razie tutaj tak macie. O, teraz jedziemy jeszcze tak, Wam pokażę na starą dzielnicę. Zobaczcie, jakie stare budynki. Hakan dzwoni do wujka, więc za chwilę będę musiała rozłączyć. O. I tutaj możecie zobaczyć właśnie, że dalej idziemy przez tą starą dzielnicę. Jak toczy się życie wśród normalnych, zwykłych mieszkańców Turcji. Stare budynki, stare ulice, stare sklepiki, stare historie wiążące się z tymi miejscami. Także naprawdę kawał historii jest w takich miejscach. I życie w takich miejscach sobie płynie i płynie. Nawet człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, jak to życie szybko przemija i jak warto cieszyć się każdą chwilą. Ja zawsze powtarzam, że trzeba się cieszyć z małych rzeczy, bo jeśli człowiek nie cieszy się z małych rzeczy, to jak może się cieszyć z dużych rzeczy? Także doceniajcie każdą chwilę z bliskimi, z rodziną, znajomymi. Te chwile są naprawdę bardzo cenne. Tutaj właśnie wjeżdżamy do centrum, po prawej stronie możecie zobaczyć twierdzę. My na tej twierdzy też byliśmy, jest nagrany dla Was filmik. W oddali możecie słyszeć głos Nisy, bo niestety na raz nie mogę nagrać bez niej. Tutaj jeszcze po prawej stronie stary meczet i ruszamy dalej, troszeczkę jakby za centrum i więcej zobaczycie już za chwilę. Dzisiaj jedziemy do Muzeum Archeologii. Są tam takie różnego rodzaju jakieś szkielety tych
Mamut bodajże. Popatrzeć na rzecz dinozaurów. Są też różnego rodzaju historyczne znaleziska z czasów chrześcijańskich, muzułmańskich. Także pójdziecie razem z nami. Także zabieramy Was razem z nami do muzeum. Maka mówi, że jest malutkie to muzeum. No ale dzieci będą się cieszyć. Muzeum! Na początku zobaczcie znaleziska z kamienia. To jest wszystko opisane, ile metrów, ile lat, skąd wykopane i tak dalej. Zobaczcie jakie piękne te wielkie. Nie pamiętam jak to się nawet nazywa, ale mega. Wow, dzbany takie. Ale piękne. A tu się zwiedza tylko pół godziny, Hagan coś mówi. Także niezbyt dużo. Długo. No, Dino lubi Dino. Tak, Dino, dziecko Dino. Jakaś kafejka też jest tutaj. Idziemy do muzeum. Jest gorąco, 33 stopni. 30 minut, 20 osób może wejść. Zobaczcie, jakie piękne. Wchodzimy do środka, ale piękna mozaika. Wow, jak to ładnie. Wow. Fajne? To jest mamut. Ale jest mega. Nie, dla mnie to jest jakiś tam mamut, tak? A mówi, że to jest słoń. Mówi, że pisze tam słoń, który był 3 miliony, zobaczcie, lat temu. Ale jest piękny. Taki pokazany, wiecie, jak wcześniej taki widok, powiedzmy. O. A, to była kiedyś stara jaskinia. Zobaczcie tutaj. Stara jaskinia, mega. Super. Wow, nie no, jest super. Wow, stara jaskinia. O, i ze szkła tutaj nie zobaczycie dobrze, bo zobaczcie, to są jakieś starożytne te. Muszelki, jakieś koraliki, kamyczki. Piękne. Tutaj jakieś znaleziska z ziemi, z tej jaskini. Wow, włączę wam lampę, bo tak nie zobaczycie, ale jest pięknie, naprawdę. Była stara jaskinia. Wszystko jest ze szkła. Wow. Ale pięknie, ja lubię takie muzea. Teraz zostawię na razie tą lampę zapaloną. O, zgasimy. Co? Zobaczcie, jakie rzeczy. Jakieś części ze starych, jakichś tam wazonów, nie wazonów, jakieś stare figurki. Mój tata byłby zadowolony z takiego muzeum. On lubi takie historyczne. Zobaczcie, to wszystko było znalezione tutaj. Karaman Marasz. Jakie piękne. Idziemy zobaczyć dalej, co jest. Dużo fajnych, zobaczcie jakieś stare zęby, kości, gliniane naczynia. Jeszcze później Was zabierzemy na zamek. Tutaj jakiś stary szałas, ale to nie wiem, czy to skąd to się tu wzięło. A, to jest pokazane tak mniej więcej, jak ludzie kiedyś żyli, gotowali, w jakich takich, wiecie, domach mieszkali. Są też pokazane, zobaczcie, tu kiedyś po prostu coś było, jakiś dom czy coś. Tutaj są kości. To nie jest Halloween, nie wiem, że to jest Halloween. A tutaj jest w ogóle czaszka i jest jej zrobiona twarz, powiedzmy. Jak mogła, Elif, jak mogła wyglądać ta kobieta. Zobaczcie. To nie jest Halloween, Elif. Właśnie ktoś ją odwzorował, kim jest ta osoba, nie? Zobaczcie. Też jest stara, bo to jest
po prostu z tej jaskini, co tu kiedyś była. Idę już zobaczyć tutaj, jak to wszystko odkrywali. Zobaczcie, kości ludzkie, wszystko opisane. Gdzie tu, Aga, mówisz, że to są pieczątki, nie widać tego za dobrze. Że tak, o, pieczątki i każdy wiedział, do jakiego króla należy dana pieczątka. Są też jakieś monety. I tutaj już jest prawdziwa podłoga, że tak powiem. A tutaj też jest... Wow, no. Piękne, zobaczcie, ile to musi mieć lat. To jest tysiące lat historii, kiedyś ludzie takie rzeczy budowali ręcznie. Dzieci zadowolone. Piękne. Pięknie, Elif, co? Ale piękne. Można dopiąć, zobaczcie. Piękne. Pięknie. Pięknie wykute, zobaczcie. Niesamowite wręcz, że można tego nawet dotknąć. Cudne. W takim kamieniu zrobione takie coś. Znalezione zostało na starej dzielnicy, tam gdzie mieszkał Hakan. Tu jest pełno takich skarbów, takich jeszcze nieodkrytych miejsc. Taka mówi, że ta stara dzielnica właśnie była wybudowana na takich właśnie podziemnych jakichś jaskiniach, tunelach i nawet jego dziadek wcześniej w domu, który tam był, gdzieś tam coś tam kopali i odkryto jakąś ścianę, którą później oddał do muzeum. Czasów romskich, zobaczcie. Teraz to będzie tutaj opisane wszystko. Zobaczcie, jakieś tutaj szyfrem napisane. A to ja. Abo, ale piękne. Cudna mozaika. Piękne. A Boziu. Ale piękne, dotknę. Żeby się nie rozpadło. Cudna. Jakiś na koniu. Tak właśnie z tych czasów romańskich zapewne. Dotykam, ale nie wiem, czy można. Ale po prostu sama ręka idzie. To jest za czasów romańskich. Rzymian po prostu, Rzymian. O, romański. Rzymian, za czasów Rzymian. Piękne, zobaczcie. Ktoś chciał zwiedzić, to też jest napisane nie tylko po turecku, ale też jest napisane po angielsku. Także skąd pochodzi ta mozaika, gdzie została znaleziona i w ogóle... A jeszcze jeśli chodzi o bilet, to za cztery osoby bodajże chyba. Tak, bo Elki nie liczyli, zapłaciliśmy 40 lira. A, za dwie osoby 40 lira, bo dzieci się nie liczy po 18 roku życia. To za 20 lira jedna osoba. Zobaczcie, jakie piękne. No ja nie mogę po prostu. Dlatego uwielbiam ten kraj, pomimo tego, że się mówi, że to jest kraj muzułmański. Tutaj po prostu miały historię i chrześcijanie, i Mongołowie, różne wiary. Także, no cudnie, zobaczcie. Jakie piękne. Przecudne. Dlatego tutaj właśnie w tych okolicach można znaleźć dużo chrześcijańskich takich symboli. Jeszcze pojedziemy na zamek ten, na tą twierdzę. Za chwilę, bo też chcieliśmy tam pokazać dzieciom. My kiedyś byliśmy. Później ją zamknęli, remontowali. I teraz też pojedziemy zaś. Dzieci mogły zobaczyć. No to jest po prostu mega. Nie wiem, co to jest. Ale jest mega. Zobaczcie, jakie stare. Naprawdę, tyle tysięcy lat. Boże. Tutaj też jest dużo rzeczy takich. Z kamienie. Mam nadzieję, że będzie was interesować ten filmik. Wam tylko tak pokazuję, żebyście zobaczyli, co jest fajnego. Zobaczcie. Jaka biżuteria była kiedyś w ogóle. Nie mogę. Co jest, Juni? Piękne? Ale piękne, zobaczcie. Z kamyczków. Bransoletka.
cudne, naprawdę. Tutaj wiecie, te takie starożytne noże, nie noże, nie wiem od czego to w ogóle, ja się nie znam, ale wiecie, z filmów wiadomo o co chodzi. Jakieś bransoletki, no piękne. Kiedyś ludzie tak żyli, no aż niemożliwe, że ludzkość tak ewoluowała do przodu, nie? To zobaczcie, od jakichś tych, tu jakieś takie zabawki chyba, nie wiem, ale piękne figurki, no. Mega, po prostu mega. No to nie jest świnka. A zobaczcie na to. To jest w ogóle już piękne. To jest w ogóle piękne. Jakieś kamienie szlachetne zapewne. Słucham, kochanie. No, szwajn, tak. Jakie w ogóle te pierścionki, zobaczcie, widzicie? Piękne. I to wyciągali gdzieś pod ziemi. Zobaczcie, jaka biżuteria. Ciekawa, do kogo należała. Mnie zawsze interesuje to. Do kogo to należało? Po kim to zostało? Wiecie, o co chodzi? Kto to schował? To jest hełm, czapka taka. Żołnierza zapewne jakiegoś. Jakie garnki stare. Miseczki. Tutaj to samo. Patrzcie, jakie to jest piękne. I że to przetrwało tyle lat. Rzymian. Rzymian. Piękne, naprawdę piękne. Takie mini czajniczki. Pieniądze tutaj są niemożliwe wręcz. Znalezione w takim malutkim garnuszku. Zobaczcie. Za czasów Cezariana jeszcze. Mhm. Zobaczcie. Piękne. A tutaj złote monety. Zobaczcie. Z których lat? 1336, 1341. Niemożliwe. Zobaczcie, jakie piękne. Piękne. Tu już bardziej takie szklane rzeczy. Piękne. Jaka piękna biżuteria. Nie mogę. O, krzyż. Piękna, co, Liv? Bliony właśnie krzyżackie, powiedzmy. Właśnie, zobaczcie, chrześcijańskie. Tu jest nawet, zobaczcie, Matka Boska. Widzicie? Piękne. Tutaj też jest cała historia opisana, Rzymian. Piękne. To należy akurat do Greków. Tu w górze jest napisane do kogo. Rzymianie. Pełno jest tego. A zobaczcie, jakie te są. Z czasów osmańskich. Zobaczcie. Piękne monety. Piękne. Ludzie się zastanawiają, czy ta czwórka dzieci to są nasze dzieci. Znaczy wiadomo, że Elif i Nica, bo są małe, to są nasze. Ale zawsze się pytają, czy ta dwójka chłopaków też jest nasza. To dziwne takie, no. Oczywiście, że nasza. Przecież tata jest czarny, ja jestem blond. To 2 na 2 jest, nie widać?